Słuchajcie, jesteśmy tydzień po premierze DJI FPV. Wiele osób już sobie kupiło, wiele osób odpuściło, a wiele osób ciągle się waha. I teraz jak wyglądają przemyślenia po tym pierwszym tygodniu na podstawie tych informacji od Was, na podstawie swoich obserwacji, a także opinii innych, postarałem się zebrać cały materiał i przedstawić w taki sposób, żeby on ułatwił wejście w FPV i podjęcie decyzji. Przede wszystkim, jakie są podstawowe różnice. To, co tutaj obserwuję, to jest namiętne czy nagminne rozbijanie statków powietrznych, głównie przez osoby niedoświadczone, ale też przez pilotów doświadczonych. W tym pierwszym przypadku, kiedy rozwalają się osoby niedoświadczone, chodzi głównie o różnicę w sterowaniu dronem pomiędzy klasycznym dronem z gimbalem stabilizowanym poprzez GPS, a dronem w trybie manualnym. Bo jeżeli chodzi o nowy zestaw, to w trybie podstawowym, czyli normal, i w trybie sport, on lata tak jak Mavic w sporcie. Może trochę bardziej się przechyla, bo ma też gimbal jednoosiowy. Natomiast ten system nie pozwala nam na jedną rzecz, nie pozwala nam na uczenie się operacji w trybie manualnym. I tutaj ten przeskok ze sportu w manual, on jest bardzo bolesny, dlatego że inaczej pracują drążki. Postaram się Wam pokazać to w ten sposób, a za chwilę przejdziemy też do symulatora. Jeżeli w Mavicu ruszasz poszczególnymi drążkami, na przykład prawym drążkiem do góry, to dron leci Ci do przodu. A jeżeli chodzi o tryb manualny, jeżeli ruszasz samym drążkiem prawym do góry, to robi Ci się coś takiego, zupełnie inaczej. Dlatego, żeby zrównoważyć, musisz poruszać dwoma drążkami, throttle i właśnie pitch, to jest to. Czyli to wygląda mniej więcej tak, że w Mavicu ruszasz jednym i to dość mocno, a tutaj powinieneś sobie chwycić delikatnie i dwa drążki z wyczuciem, dosłownie milimetr, 2 milimetry. To jest naprawdę duża różnica, bo albo w Mavicu lecisz tak, a jeżeli chodzi o quada FPV, zaczyna Ci koziołkować. To jest druga sprawa. Następna rzecz, jeżeli chodzi o ruch drążka w prawo w Mavicu, prawego w prawo, w tym momencie odchodzimy w bok, prawy w lewo, w drugi bok. Prawda? A tutaj, jeżeli chodzi o tryb manualny, jeżeli tak zrobimy, to dron zaczyna nam kręcić koziołki. Jeżeli mamy za małą wysokość, jeszcze nie mamy siły ciągu, nie mamy throttle, czyli drugiego tej dźwigni przypustnicy, gazu, to w tym momencie on nie ma ciągu, żeby wyjść z tego korkociągu, prawda? Więc to, co się dzieje i nie ma wysokości, nie ma siły ciągu, to on po prostu nam spada. To jest drugi przypadek. I to odzwierciedlenie jest bardzo trudne do przejścia, jeżeli nie zrobi się symulatora. To, co chciałem Wam powiedzieć na tym etapie, DJI moim zdaniem nie powinno, jeżeli ktoś jest niedoświadczony i nie odhaczy na przykład takiej opcji, że tak, mam za sobą co najmniej 20 godzin latania FPV, nie powinno DJI wpuszczać bez symulatora do trybu manualnego. Dlatego, że ta różnica jest naprawdę bardzo duża. W trybie manualnym trzeba mieć inaczej ustawiony kontroler. Zobaczcie, że przypustnica działa faktycznie zupełnie manualnie. Ta sprężyna tutaj zupełnie nie jest aktywna. To jest jedna rzecz. Sterujemy poprzez dwa palce, albo kciuki, albo przez szczypanie. I właśnie bardzo delikatne mikroruchy, które równoważą nam to, co się dzieje składem na bieżąco, czyli trzeba bardzo mocno panować. I druga rzecz, jak już naprawdę chcecie się zdecydować, czy trzecia rzecz jest taka, że jeżeli chcecie się zdecydować na loty w akro, czyli w trybie manualnym, to trzeba zyskać na wysokości. Przynajmniej na 30-40 metrach takie rzeczy sobie ćwiczcie jak te pierwsze ewolucje, ale dopiero po symulatorze. Dlatego, że jeżeli jesteście na 10 metrach, to jest po prostu za mało. Nie macie miejsca do tego, żeby wyjść z danego manewru i jest często. Słuchajcie, testujemy go już 3 dni tutaj. Jesteśmy w okolicach Łodzi. Czekamy teraz na Sokoła, żeby się z nim pościgać. Fajna sprawa, prawie jak Tesla latająca. Łatwo rozwalić, jak ktoś nie przećwiczy, więc trochę pokory, 2 tygodnie. Ćwiczaj na symulatorze, a jak nie, to wcześniej spokojne loty, tak jakby się wsiadło na Ferrari. Fajna technologia i cieszę się, że coś takiego wchodzi, bo jeszcze nie było. Bezpieczeństwo, podstawa. I tu faktycznie na przykład bateria, czy to, że jak daleko zalecimy, za daleko, to on sam wróci. Dużo jest ciekawych cech. To gleba. To samo dotyczy lądowania. Jeżeli... Słuchajcie, drugi przypadek, który obserwujemy też, to jest rozbijanie tego drona przez osoby doświadczone. I to faktycznie bardzo łatwo, dlatego że inaczej się startuje. Nawet sam start quadem
wygląda inaczej w takim klasycznym kładzie FPV niż w przypadku drona DJI FPV. Zaobserwowałem, oglądając recenzje tych doświadczonych, że oni też starają się dwa drążki używać przy starcie. Druga przyczyna rozbijania drona przez doświadczonych operatorów to jest fakt, że tutaj kamera jest bardzo wysoko. Zobaczcie, że tutaj kamerę mamy praktycznie na wysokości podwozia, może jest troszeczkę wyżej. Natomiast w tym dronie FPV, DJI FPV, mamy taką sytuację, że kamera jest dużo wyżej. Czyli jeżeli ktoś ma odniesienie do kamery na przykład 5 cm powyżej tej dolnej krawędzi kłada, w tym momencie jest w stanie zahaczyć. I to często też zauważyłem, że tymi nóżkami podwoziem doświadczeni piloci zahaczają. No i trzecia rzecz, dosyć poważna, to jest sposób lądowania. Zupełnie inaczej ląduje się tym nowym dronem w porównaniu do drona klasycznego FPV, do kłada FPV, bo w kładzie FPV mięciutko wchodzimy i coś w formie delikatnego ślizgu podchodzimy do lądowania i rozbrajamy całość w ostatnim momencie, żeby przestały nam się kręcić śmigła. Tutaj jest inaczej. Tutaj najlepiej jest lądować jednak, ja bym powiedział, nie poprzez to przyciśnięcie dwukrotne, tylko żeby sobie przejść do trybu normal i chwycić go we wlosie w rękę, czyli gogle sobie zdjąć i wtedy podejść do niego i go chwycić. To jest to. Teraz przejdziemy, słuchajcie, na symulator i ja pokażę parę przypadków i powiem wam, dlaczego warto sobie na początek, jeżeli nie macie pewności, sprawić zwykłe, proste radio, takie jak Taranis QX7 na przykład, plus do tego symulator. Całość was będzie kosztowała około 3-4 stów, ale nic wam się nie rozbije. Możecie tego używać do woli i możecie też to później sprzedać. Natomiast to jest naprawdę fajna forma nauczania i nie będzie was to kosztowało nic więcej, prawda? Nie jest tak, że wydamy 6,5, a za chwilę będzie rachunek dodatkowy do zapłacenia 2 albo 3 albo 5 tysięcy złotych czy śmigła i tak dalej. Dobra, słuchajcie, jesteśmy już w symulatorze, jest to VelociDrone, kosztuje około 80 zł i to jest chyba najlepsza inwestycja, jaką można ponieść, oprócz radia Taranis na początek. Przelećmy sobie jakieś spokojne miejsce, żeby było więcej przestrzeni i zobaczycie, jak to wygląda. Jeżeli chodzi o latanie FPV, ono bardzo się różni. Tutaj widzicie na środku, jak wyglądają moje drążki. Lecę do przodu, tak jak Maviciem, gdybym... O, mniej więcej tak, widzicie? Maviciem, gdybym chciał lecieć do przodu, to już bym dawno przekoziołkował. Pierwsza podstawowa sprawa, która się dzieje, przelećmy trochę wyżej, to ludzie chcą latać tak jak Maviciem i dają pitch do przodu na maksa, tak, żeby lecieć do przodu. A tutaj w FPV, w trybie acro, czy też w trybie manualnym dla DJI FPV, jest zupełnie co innego, bo to jest koziołkowanie, zobaczcie, tak? Obracam się. Więc to jest ta podstawowa sprawa, jeżeli chodzi o rozbijanie się. I drążki w FPV powinniśmy mniej więcej utrzymywać w połowie, bardzo delikatnie przepustnicę. Jeżeli dajemy przepustnicę mocniej, to on dodaje gazu, ale trzeba mu określić jeszcze kierunek i to robimy prawym drążkiem. Jeżeli to opanujecie, to jest 20-30 godzin mniej więcej na symulatorze, to później jest o niebo łatwiej, prawda? Bo można wykonywać już takie manewry. Czuję się to tak jak jazdę samochodem. Nawet nie chcę jakoś specjalnie opisywać tego słowami, ale porównania chyba są najlepsze. Czuję się jak jazdę samochodem i można się bawić, doskonalić sobie. I to niezależnie od tego, ile wydacie pieniędzy, to mechanizm wygląda dokładnie tak samo. W takim sensie, że niezależnie czy to jest klasyczne FPV, czy dron DJI za 7000, czy 6,5, to ta krzywa wygląda bardzo podobnie. Jeżeli ktoś próbuje skrócić tę drogę i na przykład symulator ominąć, to tak jakbyście chcieli wsiąść do samochodu bez zrobienia kursu na prawo jazdy. To w ogóle nie ma opcji takiej. Symulator jest naprawdę podstawą. Zobaczcie, że po 20 godzinach już można robić nawet taki diving jak ten i to całkiem dobrze wychodzi. Jak opanujecie te podstawowe rzeczy, można sobie zrobić trochę trików albo spróbować się utrzymać, na przykład jeden budynek tylko wziąć pod uwagę, prawda? To nie muszą być bardzo agresywne na początku ruchy takie, ale tak, żeby móc się utrzymać w powietrzu. Co ciekawe, kład FPV też ma to do siebie, że nie musi mieć tego gazu równo rozłożonego. Czyli nie musicie lecieć tak jak cruisingiem w Mavicu w trybie sportowym, że się leci tak, prawda?
i on nam równo pracuje. Przelećmy się jeszcze nad tą granią. Grań będziemy mieli tutaj. Czyli powiedzmy w Mavicu byśmy lecieli nad tą granią równym obciążeniem. A tu możecie sobie zrobić tak, że dodajemy gazu i odpuszczamy i wtedy dron nam niemal szybuje siłą grawitacji. Dobra, i spróbujemy zrobić teraz freediving. To co jest piękne właśnie w FPV to możliwość wykonywania tego typu manewrów, nie? A jednocześnie zwrotność. Zwrotność jest niesamowita, bo można robić wiele trików i jak się rozbijecie, to jest po prostu nowe życie. Nie płacimy 3000 za DJI Care, a tylko można poćwiczyć. I ktoś jak mówi, że nie ma czasu, a chce kupić tego quada, to nie ma sensu, naprawdę, bo jeżeli nie poświęcicie na to 20 godzin na treningi na symulatorze 30, no to ten serwis będzie trwał w nieskończoność do czasu, kiedy się nie zniechęcicie, stwierdzicie, że to jest nie dla was, że taka osoba stwierdzi, że to jest nie dla was. Lecimy gdzieś, gdzie są wiatraki, one były gdzieś tu. Spróbujmy w takim razie przelecieć na wiatraki. Dobra, tu sobie jeszcze zobaczmy, to jest jakaś stacja trafo. Tak, wygląda to ok. Do tego trzeba się przyzwyczaić. Tak jak powiedziałem, mniej więcej przenosząc na to, co znacie, to tak jak z samochodem. Jeżeli ktoś nie przećwiczy, to nie ma opcji, żeby to opanował. I niezależnie od tego, czy to jest DJI, czy to jest tani dron za stówkę. Teraz różnice, jeżeli chodzi o lot w bok. Jeżeli Maviciem byście chcieli polecieć w bok, ja muszę być wyżej trochę, żeby to pokazać. Jeżeli byście chcieli Maviciem polecieć w bok, to byłoby coś takiego, nie? A tutaj, jeżeli nie macie jeszcze przepustnicy, to normalnie zaczynamy się kręcić. Jak macie jeszcze wysokość, tylko z wytracaniem wysokości. Więc trzeba przepustnicą trochę podciągnąć do góry, prawda? Throttle. Gazem do góry, żeby była siła ciągu. Bo inaczej nie wyjdziemy z tego korkociągu. Więc dodajemy sobie trochę i w lewo patrzymy na horyzont znowu. Wkłady FPV dają nam naprawdę duże możliwości, bo możemy zrobić na przykład beczkę. Zróbmy tutaj beczkę. Mniej więcej jak zacznie widać horyzont, to możemy troszeczkę odpuścić i dodać gazu. Ona nie była taka pełna i udana, ale to był pierwszy raz. Można przećwiczyć tutaj nawet i 50 razy. Uwaga, ciągniemy do góry. Ciągniemy, ciągniemy, ciągniemy cierpliwie. Odpuścimy i znowu niezbyt pewna, ale jest, prawda? Druga rzecz to jest flip. Dajemy trochę gazu i flip. I wracamy z gazem. Też nie najlepszy, więc poprawiamy sobie. Trochę gazu, spokojny flip i mamy, prawda? Dobra, teraz do przodu flip. Jest też. Też nie super, ale za 20 razem wyjdzie super, nie? No widzicie, bez gazu, jeżeli to robimy, to od razu opada quad. A wczoraj widziałem taki wypadek, jeszcze pokażę na koniec, żeby tutaj nie przedłużać tej audycji, że facet leciał tak jak Maviciem w trybie właśnie manualnym. Rozpędźmy się trochę. Tak leciał. I zrobił tylko to. I zaliczył glebę bez przepustnicy, nie? I bez skierowania na trochę wyżej. Bo gdyby zrobił tak, tego flipa, to byłoby wszystko ok. A on sobie go zrobił lecąc nisko na około 10 metrach i zaliczył no taką dosyć mocną glebę. Także symulator to podstawa i ten zestaw, o którym wam dzisiaj powiedziałem, czyli Taranis QX7, którego podłącza się poprzez USB do komputera, plus VelociDrone albo LiftOff kosztują około $20, to w sumie jest cena około 400. Cena duża, ale i mała, bo tego nie zepsujecie po pierwsze, po drugie przekonacie się, czy FPV jest dla mnie, po trzecie, jeżeli przekonacie się, że jest dla mnie, to możecie sobie, może nie mistrzostwo, ale zrobić te pierwsze dwa kroki, które zaoszczędzą wam co najmniej parę tysięcy i kupę frustracji, stresu i nerwów. Później zaczynacie już latać DJI FPV i lata się na przykład tak, nie? Może ja nie jestem mistrzem absolutnie, ale ćwiczyłem 30 godzin i do tych ujęć i do oblatania to wystarcza. Podstawą jest na pewno też to, żeby
Dużą wysokość zachować, większą na początku, a małą prędkość. Zobaczcie, my praktycznie teraz nie mamy wcale prędkości, ale jeżeli wzniesiemy się wyżej i zwiększymy prędkość, to można zrobić beczkę fajnie bez specjalnych tutaj emocji, bo to jest klasyka, nie? I teraz precyzyjne latanie. Oczywiście nie lata się i nie orbituje tak jak Maviciem, ale można znaleźć tutaj, zaraz sobie wrócimy, może ten mniejszy domek, jasny, ale można tutaj znaleźć też sposób na to, żeby pokazać fajnie obiekty w sposób nawet bardziej dynamiczny niż chcielibyśmy to zrobić Maviciem. I pamiętajcie, że zarówno w symulatorach, jak i w kładach FPV klasycznych zawsze mamy kolejne życia. Niewiele jest takich sytuacji, kiedy musimy odpuścić. Na przykład kiedy wpadnie nam do wody, owszem, albo odleci za daleko, tak jak ja miałem, ale w wielu przypadkach ten kład rozbije się, podnosimy go, wymienimy śmigło, albo dolutujemy sobie kabel, albo zmienimy coś, co kosztuje 20 zł i możemy latać dalej, prawda? Więc to jest piękne. Natomiast DJI, ja lubię, podoba mi się ten system, on jest świetny. Myślę, że w wersji drugiej już wszelkie, czy wiele tych niedogodności z jedynki zostanie załatwionych. Natomiast koszty są potężne, jeżeli popatrzycie na eksploatację. Bo na przykład śmigło, tutaj musimy kupić śmigła oryginalne, które kosztują 69 zł w Polsce, czyli około 20 dolarów. A gdybyśmy chcieli polatać porządnie, to potrzebujemy przynajmniej około 10-20 kompletów śmigieł. Także to nie jest tak, że te śmigła nam wystarczają na długo. Bo to nie jest Mavic i każdy kontakt, taki jak na przykład tu, jeżeli chcecie polatać bardziej agresywnie, może skończyć się utratą wszystkich śmigieł, jak mamy szczęście. Jak nie mamy szczęścia, to złamaniem ramienia. Tak to wygląda. Ja nie będę tutaj, słuchajcie, przedłużał. Istotą tego filmu było to, żeby pokazać, że niezależnie od tego, ile wydacie pieniędzy na kłada, i tak jest symulator potrzebny. A drugim etapem po symulatorze to już jest mały łup, czyli tiny hawk, albo coś z osłonami, czym można poćwiczyć w domu, co kosztuje też 300 i można tym polatać w domu. Dopiero na trzecim etapie mógłbym powiedzieć wam, zarekomendować, że DJI FPV. To błędy, jakie zrobiło, może błędy, oni też nie mają doświadczenia. DJI nie ma doświadczenia w takich sytuacjach i zrobili kilka takich błędów, a mianowicie po pierwsze pozwolili za szybko ludziom latać w manualu. Nie powinni do tego dopuszczać. 20 godzin na symulatorze i dopiero wchodzisz w tryb manual. To byłoby fajne. Oczywiście doświadczeni piloci by się w tym momencie nieźle zapieklili, ale można by taką deklarację zrobić, że istnieje prawdopodobieństwo 100% czy 90%, że rozbijesz kłada. Jeżeli jesteś doświadczonym pilotem, zdajemy sobie sprawę, że już latałeś i ten trening cię nie musi obowiązywać. Czy coś w formie kursu na prawo jazdy? Oni tego nie zrobili i dzisiaj każdy, kto otrzyma kurierem, któremu kurier przywiezie tego drona albo przyniesie sobie z salonu, zaczyna latać i ani w trybie normal, ani w trybie sport nie zrobi takich rzeczy jak my teraz. Takie rzeczy można zrobić tylko w symulatorze, ale jak ktoś ma gotowy produkt z pudełkiem przez DJI dostarczony, to on nie będzie latał na symulatorze. Takie mam wrażenie, bo jego to nie interesuje zupełnie. Symulator jest nie dla niego. To nie jest to, czym mógłby się zająć, bo już ma gotowy produkt i chce nim latać. I tutaj właśnie mamy do czynienia z tym dysonansem, a mianowicie takim, że ludzie będą się rozbijać, a DJI trochę podcięło gałąź, na której siedzi. Bo jeżeli nie podejdziemy do tego metodycznie, nie zaczniemy latać na symulatorze, nie spędzimy 20-30 godzin, to tak jak trochę jakbyście wsiedli do auta i chcieli od razu autostradą jechać. Tego się po prostu nie da zrobić. I to nie jest tak, że ktoś jest mistrzem, a druga osoba jest ofiarą. Nie, po prostu tak jak za kółkiem. Jeżeli się rozbijasz,
To znaczy, że coś się stało. Albo zlekceważyłeś sprawę, albo się nie przećwiczyłeś tematu, albo nie uważasz. To zależy, nie? Ale głównie jest tutaj zła ocena sytuacji. Słuchajcie, i z tą myślą, teraz się rozbijemy, i z tą myślą was żegnam i bardzo dziękuję za uwagę. To jest mniej więcej to. Wiele osób, wielu youtuberów ściga się, żeby pokazać swojego drona, czy tego drona od DJI, bo to jest nowość, coś zupełnie nowego, ale oni o tym nie powiedzą. Szczególnie youtuberzy, którzy dostali za darmo drona od DJI, wielu rzeczy nie powiedzą. A prawda jest taka, że jeżeli nie przećwiczymy na symulatorze, to żaden dron. To tak trochę jak z Teslą. Jeżeli kupicie sobie nawet Teslę, to też trzeba znać zasady ruchu drogowego, wiedzieć jak się poruszać, umieć ocenić sytuację i do tego właśnie służy symulator. Mam nadzieję, że wiele osób dzięki temu filmowi przynajmniej trochę kasy zaoszczędzi i swoje decyzje w sposób odpowiedni poprowadzi też, bo nie sztuką jest wywalić 6,5 i od razu stracić przynajmniej dużą część z tej kwoty. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pamiętajcie, że programy dla początkujących prowadzę na bieżąco. Teraz zaczynamy Kickstartera w niedzielę, to będzie bodajże 14 marca. Zaczynamy tygodniowy program dla początkujących, gdzie więcej takich rzeczy będę przekazywał. Na dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa!